Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Risen. No i zobaczcie, że dzisiaj, tak mi się przynajmniej wydaje, będziemy w końcu wkraczać w bagna. Jezus Maria, jak tutaj jest ciemno. Ciemno i sam opar taki bagienny tutaj występuje. Niezbyt przyjazny teren do wędrowania, jak mam być szczery, i łatwo się tutaj zgubić, bo nie ma żadnego odnośnika, żadnej ścieżki tutaj. No jakieś ćmy do tego, oj oj, dużo ich. Śmasz po miasta. Już nie pamiętam, czy ona była ciężka, ale oj, za łatwa nie jest. O mój Boże. Mogę mieć problem z nimi. A kurczę, mi tutaj zależy na jakimś trochę życiu przynajmniej. Dobrze, jednej się pozbyłem przynajmniej. Niech mnie uderzy, albo dobra. Ty dziadu. No i właśnie, moi drodzy, musimy teraz dojść ogólnie do Dona, który jest szefem bandytów, i od niego wziąć jeden z kawałków kluczy, który otwiera tajemnicze przejście w klasztorze. Boże święty, jak teraz zginę, to będzie lipa. Czy co, ja może ucieknę, bo no szkoda kurczę tego mojego postępu w tej walce stracić. Nawet najgorsze jest to, że żadnej... Mój Boże, kto tam siedzi? Tutaj może odejdę od tego czegoś. No nie, jeden cios i będzie po mnie. Niech mnie uderzy najpierw. Dobra. Okej, pięknie, udało się. I wiecie co, już się pogubiłem. Nie wiem gdzie iść mam za bardzo. Tak, ale zobaczcie ile mam tutaj miksturek. Nie wiem czy nie będę musiał się wrócić do miasta po coś. Albo do jakiegoś innego miejsca. Dobrze, manę może sobie jeszcze tutaj wznowię. I tutaj zauważyłem, że zobaczcie, jakieś dziwne są, nie wiem, ludzie. Nie wiem co to jest, ale na pewno to nie jest człowiek, tylko jakiś dziwny stwór. Też zaciekawia mnie to, czy tutaj jest tak naprawdę w tej chwili noc. Czy to jest po prostu dzień, ale te bagna są takie aż przyciemnione. Co to jest? Bagielec. Dobra, spróbujmy z tym czymś powalczyć. A, nie jest najgorzej, widzę. No, będzie spoko z tym walczyć. Ciąg doświadczenia mamy za niego. Dobrze, ładny cios. I... Ach, już myślałem. Nieźle się broni, to jest jedyny jego plus. Dobrze, udało się. Co on ma w sobie? Zimne serce. No, ciekawa rzecz. Weźmy to, może się przyda kiedyś. Tutaj widziałem coś w rodzaju węża błotnego z Gothica 2. Zobaczcie, nawet podobne. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest po prostu ciężkie do zabicia. Ale wygląda dosyć spore. Że wygląda na dosyć spore to coś. Czerw. No, możemy mieć z tym problemy. Nie wiem jak to, jakie to ataki zadaje nam. Nieźle odchodzi na bok. Lepiej z tym walczyć, moi drodzy, jest pod ścianą, coś mi się wydaje. Widzę, że też szybkie ataki zadaje. Takie dosyć częste. Więc to jest jego plusem. No 100 doświadczenia dostaliśmy. Wow, czemu mi samo zebrało? Nie wiem. Jak mam być z wami szczery, już się lekko pogubiłem na tych bagnach, bo... Naprawdę, tutaj nie mam żadnego odnośnika. Nie wiem już, gdzie ja ogólnie tutaj wszedłem. No dobra, tak będziemy może dzisiaj łazić w tym odcinku. Może gdzieś w końcu dojdziemy na jakiś obóz. Na obóz Dona. Jednak mam mało miksturek, kurczę, i to jest najgorsze. Wezmę właśnie tą kulę ognia. Czerw. Oj, oj, trafić to jest ciężko. Cholerstwo szybkie. Jeszcze raz. Pięknie. Nie najgorzej było. Sporo mięsa z tego mamy, nie? Nawet fajnie. Dobrze. Z tym się czuję bezpieczniejszy.
Weźmy ten dziwny kwiatek. Co to jest w ogóle? Zioło. Aha, tutaj byliśmy, też ćmy szponiaste zabiliśmy. No dobra, więc w takim razie idziemy dalej. Tam jest, mi się wydaje... Ale coś dziwnego słyszę. Ale nie widzę tego czegoś. A tam jest, zobaczcie, ten czerwę. Dobrze. Pięknie. Jeszcze raz. No. Muszę sobie tym radzić, moi drodzy, bo nie mam w ogóle życia. Nie mam miksturek w ogóle. Dobrze, znowu się zmiksturujemy. Co, lecimy dalej. Tam chyba jest kolejny, czy mi się wydaje? Wydaje mi się raczej. No ale nie ma tak sporo tej zwierzyny na tych bagnach. Jednak jest ona na pewno cięższa niż zazwyczaj w innych okolicach. Ej, no co jest, kurde. O, jest kolejny czerw. Dobra. Jeszcze raz, szybko. Dobrze. Znowu miksturka. No jeszcze raz bym w zasadzie rzucił, a jednak no bym musiał ładować później manę na szybkiego. Nie wiem, czy to się opłaca. O, kolejny. Raz. Jak będziemy uciekać od niego przy okazji. Dwa. Trzy. Trochę ładuje ten czar, kurczę. Dobrze. No i tak doświadczenia też zdobędziemy, moi drodzy, tym sposobem. Nie jest najgorzej według mnie. Właśnie takie tereny też chcę z wami tutaj zwiedzić w Rizenie. O, proszę, proszę, zobaczcie, coś tutaj mamy ciekawego. Przypadkowo to odkryłem. Jednak te wejście jest, kurczę, zamknięte. A to ciekawe. Bardzo prawdopodobne, że tutaj jest ten obóz Dona cały, jednak no nie wejdę tu, kurczę. Albo po prostu to są jakieś kanały, o których w ogóle nie wiem. Ale proponuję teraz sobie wędrować przy tej wielkiej skale. I może w końcu gdzieś dojdziemy do jakiegoś konkretniejszego pomieszczenia, może do tego obozu. A uwierzcie mi, że tam mnie nie lubią ci ludzie. No coś się zmienia, jednak tu się chyba kończą bagna. Bo ten teren za bardzo mi nie odpowiada terenu bagnistemu. No cóż. Więc w takim razie ogarnijmy się, gdzie my w ogóle jesteśmy. O, słoneczko. Jak mam być z wami szczery, mi się zdaje, że tutaj łaziłem. I chyba nawet wiem, gdzie jestem. Czyżbym zrobił wielkie kółeczko? No nie wiem. Poczekajcie chwileczkę, ja może tutaj na szybkiego podejdę. I się prześpię w tym budynku, bo wiem, że tu łóżko było. Tutaj jest wyrko. Prześpimy się do rana. O, pięknie. Piękny poranek. No i dobrze, tak obadajmy ten teren, bo moi drodzy, tutaj walnąłem sobie niezłe kółeczko. Ale widzę, że ten teren tam dalej gdzieś ciągnie się, więc może się wróćmy i po prostu jeszcze raz spróbujmy tam gdzieś dalej pójść, bo widzę, że ja zrobiłem niepotrzebnie chyba kółeczko. Bo stąd widać, jaki ten teren jest dosyć, że ten teren jest dosyć spory. A ja chyba wróciłem tutaj górą. Dobrze, więc to jeszcze raz wkraczamy. Nie, jednak tutaj, moi drodzy, jest to oświetlenie na bagnach przez to, że tak tutaj jest. Tam natomiast nie ma tych drzew aż tylu, dlatego tam się wydaje jaśniej. No i dobrze, chodźmy cały czas prosto. No tutaj byliśmy, tak? Ale zobaczcie, że tutaj naprawdę już więcej nic nie ma. Albo ja się po prostu mylę, nie wiem, o co kaman. No ale no zobaczcie, że tutaj już dalej wędrować nie możemy, bo są same skały. Tu jedynie jakieś ognisko płonie, chyba tu nie byłem. Kufer ze skarbem. Jest zbyt skomplikowany, no pięknie. No dobrze, ale tutaj nie byliśmy bynajmniej, więc okej.
Możliwe, że tylko w tym miejscu, co nie? O mój Boże. Oj, coś tam dalej prowadzi, więc fajnie. Nie, ja zapiszę grę może, bo jak zginę, to będzie lipa. Odcinek 31, tutaj mam chyba tego save'a. Okej. Dobra, walczymy. Za dużo o was. Rąbany. Muszę sobie miecz naprawdę jakiś lepszy załatwić. Oczywiście jednoręczny. Ajajajajaj. I uwaga, pięknie, jest, udało się. Weźmy od nich wszystko. Otrzymałeś zimne serce. Dobra, jeszcze tu mamy kolejnego. Tu już proponuję coś wziąć do łapy. Bo widzę jakąś jaskinię. Jaskinię szkieletów chyba, no pięknie. Ja ze szkieletami za bardzo walczyć nie lubię. Czekajcie, to sobie dam na szósteczkę. Będę miał mięsko do energii. Trochę mi to pomoże oczywiście. Jeszcze mogę sobie usmażyć w razie W. To zapis mamy, ok. Wiecie co, ja może tego szkieleta rozwalę. Ojo, jeszcze wojownik. Tam mamy zwykłego. Ojo, ile tam ich jest? Trochę im życia zabiorę w ten sposób. Przynajmniej trochę. Oj, oj, oj. Wojownicy są niestety bardzo, bardzo dobrzy. Nie wiem, czy dam radę. Chyba będę uciekał teraz, wiecie. Albo sobie będę tak mięsko gryzł. Może będzie najlepsze rozwiązanie. Najgorsze, że on zawsze chowa ten cholerny miecz tutaj. Dajcie mi chwileczkę, moi drodzy. Zaraz, ojoj, zaraz ich weźmiemy tutaj przy skale jakąś, przy jakiejś skale ich zabijemy. Gdzie oni są? Tutaj. Najpierw od tego zacznijmy, mam mniej życia. Bo już teraz ma naprawdę mniej. Dobrze. Dobra, na wojownika lecimy może, co wy na to? Parujmy te ciosy ich. Ajajaj. Znowu baty dostałem. Dobra, biegamy. Nie chcę tutaj zginąć. Może będę używał tego czaru. Widzę, że ma miksturkę many na szybkim uruchamianiu, więc może się zmiksturuję i trochę w nich porzucam, ale tak trzeba tego życia trochę sobie tutaj wzmocnię. Dobrze, trójeczka. Weźmy manę. Jeszcze wypijmy. Nie, czwóreczka to jest, sorry. Dobra, pięknie. Trójeczkę weźmy. Okej, ładnie dostał. Niech naładuje tą kulę. Pięknie. Jeszcze raz. Ale zez. Znowu zez. Dobrze, szósteczka znowu. Przynajmniej tamtego się pozbędę, wiecie. Szkieleta, tego jednego. On tu jest. Dobrze, jeden przynajmniej nie żyje. Teraz z wojownikiem będziemy walczyć. No chodź tu, chodź tu. Niech on zada cios teraz, okej, teraz my. Te ciosy można ich przewidzieć tutaj lekko, wiecie? No na przykład teraz to nie przewidziałem. Dobra, w końcu się udało. Nie było to łatwe. I teraz pytanie, gdzie te wejście było do tej jaskini? Tutaj chyba, nie? Czemu tak ciemno, kurczę?
Irytujące to lekko. Wypijmy coś. Wiecie co jeszcze? Może użyję jakiegoś światła nad głową. Będziecie mieli troszeczkę jaśniej. Pięknie. Tu coś jest ciekawego. Nic konkretnego, ale wiecie co? Ja sobie wezmę tutaj te rośliny. Są lecznicze. Nie, to jest ozdoba. Nie, mogę, dobra. Pytanie jeszcze, tutaj kuferka żadnego nie było. Tu jeszcze możemy zajrzeć. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście grę zapiszę jeszcze. Bo chyba bym nie chciał tego, żebym znowu walczył z tamtymi szkieletami. No dobrze, sprawdźmy co my tu mamy jednak. Zapewne będziemy mieli do czynienia z jakimiś szkieletami nieszczęsnymi. O nie, świerz modliszka. Cholerstwo dobre, pamiętam, że to było. Chyba nie oberwie. Dobra, uciekamy. No, udało się jednak. No, niezła bestia. Najgorsze, że już... Oj, co ja zrobiłem? Najgorsze, że już mięsa nie mam, kurczę. No nieładnie, nieładnie. Uleczmy się może czymś. Jakimś małym. Nie mam małego leczenia z tego, co widzę. No cóż, no to weźmy to, co mam tutaj. Raz, dwa, te mięso zjem. Gulasz mamy, punkty życia, plus 15. No i trzeba coś z tymi miksturami tu, kurczę, zrobić, bo... No lipa jest. Dobrze, jeszcze manę. Weźmy te światełko, znaczy tą kulę ognia. Nie wiem, czy to kurczę drugi nie był. Pewnie, że jest drugi. Dobrze, raz oberwał. Ładujemy szybko. Pięknie. Ojojoj, już tutaj jesteś. Dobrze. Jeszcze raz. Pięknie, może teraz zjadę go. O, to mi się podoba. Dobra. Czwóreczka oczywiście, mana do góry. No i weźmy znowu kulę ognia. Tutaj widzę, że jest rozgałęzienie. Jednak chwileczkę, jeszcze tutaj się rozejrzę. Co to jest? Korzeń many. No i w tej jaskini nie możemy naprawdę coś ciekawszego spotkać. Szkielet. Kill off. Pochodnie dwie. Ruda żelaza. No właśnie, ale kopać nie umiem. Ej, ale to już jest koniec tej jaskini. Jeszcze mi się światło skończyło. Kurczę, że ja nie mam telekinezy tutaj. Bo coś czuję, że w takich miejscach możemy coś ciekawego właśnie znaleźć, no. Więcej nie widzę żadnych tajnych przejść. Więc według mnie ta jaskinia należy do zaliczonych. Chociaż żałuję, że nie mam tego czaru telekineza, abym tutaj sprawdził, czy coś nie ma na suficie ukrytego. Tu też byliśmy tutaj też, więc możemy wychodzić. No i właśnie, trzeba kontynuować naszą podróż na bagnach w takim razie, tylko gdzie? Tak, primo, zobaczmy na mapie, gdzie... No właśnie, jesteśmy tutaj. Tutaj są bagna, ale na górze znajduje się klasztor. Czyli wychodzi na to, moi drodzy, że tak naprawdę obóz Dona znajduje się w zupełnie innym miejscu. I nie wiem, czy widzicie, ale tutaj na mapce, tutaj, gdzie pokazuję kursorem, tutaj mi się zdaje, że znajduje się właśnie obóz Dona, bo tutaj mamy klasztor, dokładnie, on jest jakoś nad nami. Tutaj znajduje się miasto, natomiast właśnie tutaj mi się zdaje, że znajduje się obóz tego no nieszczęsnego Dona. Raczej nie można obejść tutaj tego miejsca w taki sposób, więc musimy jakoś chyba tędy powędrować. Widzę, że szlak w jednym miejscu się urywa, czyli będziemy musieli iść przez las. Czyli można powiedzieć, że nasza wędrówka zaprowadziła nas do tego miejsca, które tak naprawdę według mnie no nie jest tym obozem.
Dona, czyli obozem bandytów, tylko po prostu taki teren banknisty tutaj się ukształtował. I to wszystko, gdy nie możemy zapolować na jakieś stwory. No jak widzicie, mamy tutaj rządu szczurki. Dobra, jeden nie żyje. A te pijawy zabije z tego może. Przynajmniej jedna, żeby nie żyła. Patrzcie, patrzcie, jeszcze żyje nieszczęsna. Dobra. Pamiętajcie, pierwszy cios niech zada właśnie przeciwnik, bo zawsze na tym źle wychodzę. W tym Rizenie. Uwaga, niech zada pierwszy cios i teraz jedziemy. Zada pierwszy cios, no i właśnie na takiej zasadzie to byśmy zrobili. To mamy znowu tego węża. Twórzmy kuferek, no zamki jest, o dosyć spory ten zamek. Aha, to jest źle. Prawo, nie, prawo, lewo teraz będzie. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, kurde. Prawo, lewo, lewo, prawo, kurde, nie pamiętam, prawo? No patrzcie, źle. Dobrze, będę pamiętał. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, no. Mikstura życia. Trwale zwiększa poziom energii życiowej. Świetnie! To mi się przyda. Od razu to wychleję. Gdzie to jest? Tutaj? Nie, nie, tutaj to było. No, troszkę się zmniejszyło, ale to dobrze. Ma się właśnie zmniejszać. Dobra, dobra, więc fajnie, fajnie, naprawdę. Rozwalmy jeszcze tamtego węża. Jednak bym chciał sobie tutaj zjeść, ale jakąś roślinkę, wiecie. Więc za bardzo tutaj zwiększa nam manę. O, to jest spora. No i to mi się podoba. Gdzie to coś było? Czerwa mamy tutaj. Drugi. Ciach. Jeszcze raz, uwaga, uwaga. Pięknie. Brałem od rządu szczurów mięso, nie brałem, widzicie. Warto wziąć, bo już nie mam tych mięs. Muszę sobie jakoś radzić niestety. Ja wiem, że za bardzo wam się nie chce oglądać, jak ja to zbieram, ale muszę. Dobrze, zjedzmy jeszcze tam jedną roślinę. No, jeszcze jedną możemy zjeść. Dobrze, idziemy dalej. Tylko jakiś mały wodospadzik płynie. A już więcej tu nic szczególnego nie znajdę. Dosyć spory ten teren, co nie? Ma swój klimat taki. No i tak, mi się zdaje, że znowu będziemy wychodzić. Bo jakoś w tym kierunku się udaje. Jednak tutaj już nic nie będziemy mieli do znalezienia. Nie mogę takie właśnie zakamarki poszukać. Tak, tutaj chyba też bylim. Tak, bo to jest te dziwne wejście. Co tam kurczę jest? Jak tam wejść? Na pewno telekineza, nawet kurde głupiej kuszy chyba nie mam. No pewnie, że nie mam. No dobra, moi drodzy, więc wiecie co? Ja się teleportuję do klasztoru, będzie szybciej w taki sposób. I przy okazji zobaczymy, jak się tutaj teleportuje. Aha, w sensie takim, że się gra wczytuje, rozumiem. No dobra, aha, i do tego miejsca. Spoczko. About the dobra, czyli tak, z nim sobie już porozmawialiśmy. No i moi drodzy, jutro będziemy wyruszać z tego tutaj miejsca. Zobaczcie, tam ten most jest taki. Kurczę, ale to chyba nie ten, o którym myślałem. Czy to ten? Tak, to jest chyba ten most. No i dobra, w takim razie, moi drodzy, ja wychodzę z tego klasztoru. No i w kolejnym odcinku będziemy powoli wyruszać już do właśnie na bagna, do
Boże, jak on się nazywa, do Dona oczywiście, do obozu bandytów. No i okej, w tym odcinku w takim razie to by było na tyle. Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i zapraszam już jutro po kolejny film. Trzymajcie się, cześć!